Dzień dobry, a w naszym salonie szefowa kancelarii prezydenta, minister Małgorzata Sadurska. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam serdecznie. 10 dni do tego wrześniowego referendum przed nami. Czy prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie albo w jakiś inny sposób zabierze głos, zachęcając Polaków do udziału w tym głosowaniu? Prezydent Andrzej Duda w ubiegłym tygodniu wygłosił orędzie, w którym powiedział, że szanuje wolę swojego poprzednika. I mimo e, głosów, nacisków e, z różnych stron, postulatów, apeli, e, nie e, wycofał wniosku o zwołanie referendum e, 6 września, więc pan prezydent w tej sprawie już się wypowiedział. Czy w tym orędziu, o którym pani mówi, padły słowa e, obywatele, Polacy, rodacy? E, idźmy głosować 6 września. W tym orędziu padło jednoznaczne stwierdzenie, że nie odwołuje referendum, że to referendum zostawia, że szanuje wolę poprzednika. Jednocześnie padły kolejne słowa o tym, że występuje prezydent Andrzej Duda do Senatu z wnioskiem o wyrażenie przez Senat zgody na kolejne referendum 25 października. Czyli zachęty przed 6 września nie usłyszymy. Idźmy głosować. No, w tym momencie jesteśmy, panie redaktorze, noż już można powiedzieć w kampanii referendalnej. Pan Andrzej Duda, pan prezydent wyraził swoje stanowisko. I nie będzie zachęcał już więcej. No mamy, tak jak pan powiedział, 10 dni do referendum. Pierwsze w orędzie było, więc w tym momencie pan prezydent Andrzej Duda prowadzi aktywną politykę, aktywną prezydenturę. Referendum, no chyba. Każdy ma świadomość, że jest referendum, to jest, to jest również rola mediów. Informować o tym wszystko jasne. Czyli domyślam się, że przez 25 października, jeśli będzie referendum zaakceptowane przez Senat, Pan prezydent też nie będzie już zabierał głosu i zachęcał do głosowania, bo wygłosił orędzie i wszystko jest jasne. Y przed 25 października, panie redaktorze, czeka nas jeszcze e, wiele różnych spraw i wiele różnych rzeczy. Przede wszystkim czeka nas sprawa Senatu i wyrażenia zgody przez Senat na to, żeby te, to referendum 25 października miało się odbyć na no wypowiedzi e, senatorów, wypowiedzi marszałka Borusewicza. No, ja powiem tak, są lekko niepokojące, są lekko niepokojące. Natomiast no, chcę, być, chcę mieć pewność, chcę się przekonać. Że w, na czwartkowych posiedzeniach komisji, a potem na, w czasie debaty plenarnej, jednak senatorowie uszanują głos 6 milionów obywateli i nie odrzucą wniosku pana prezydenta. sześć milionów podpisów, żeby, żeby było precyzyjniej, trzeba by pewnie powiedzieć, bo to niekoniecznie musi być 6 milionów obywateli. To jest pan, spór ale, w, dysku, w, w dyskusji publicznej Panie redaktorze, to. to zależy, jak, jak kto na to patrzy. Po pierwsze, oczywiście 6 milionów podpisów, ale żeby złożyć referendum obywatelskie zgodnie z ustawą referenda, referendalną, musi pod nią podpisać minimum 500 tysięcy osób, 500 tysięcy to podpis, jasne. podpisów. To tu nie będziemy się spierać I to, że Sejm mnie jest bardzo przykro, bo ja akurat byłam parlamentarzystą, byłam posłem i, przy, i za referendum w sprawie wieku obniżenia wieku emerytalnego i za referendum w sprawie sześciolatków, dania woli rodzicom, żeby decydowali, w jaki sposób mogą wychowywać swoje dzieci puszczać ich do szkoły, w którym wieku. Głosowałam, żeby to referendum mogło się odbyć. No niestety obecna większość sejmowa się na to nie zgodziła. Pani minister, czy Kancelaria Prezydenta przygotowuje, nie wiem, czy na czwartkowe posiedzenie komisji, czy na posiedzenie Senatu w przyszłym tygodniu, uszczegółowienie wniosku o referendum zaproponowane przez prezydenta Dudę? O takie uszczegółowienie, uzasadnienie głębsze prosił, czy zamierza prosić marszałek Senatu? Kancelaria oczywiście... Pana prezydenta Andrzeja Dudy skieruje pismo do pana marszałka Bursowicza i również na posiedzeniu komisji będzie stanowisko pana prezydenta reprezentowane. Przez kogo? Wygląda na to, że ja będę na, w czasie obrad i komisji i będę reprezentowała to stanowisko. Natomiast natomiast, no, też bym chciała, żeby była zachowana jakaś taka pełna współmierność. No i też żeby Senat podobnie zachowywał się i podobnie stosował e, zasady. Do wniosku złożonego przez pana prezydenta Komorowskiego, tego, co który już pozytywnie rozpatrzył, i do tego wniosku o referendum w sprawie lasów, w sprawie wieku emerytalnego i w sprawie sześciolatków złożonego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Znaczy w tym wniosku złożonym przez prezydenta Dudę są wskazane ewentualne koszty przeprowadzenia zmian, o których mowa jest we wniosku referendalnym? Tutaj jest pewnego rodzaju. Dylemat prawny, chyba, chyba tak to można nazwać. I to ten, ten dylemat prawny nie ma tego dylematu prawnego nie ma kancelarii. Widzę, że tutaj ma Pan bardziej ma Pan Marszałek e, Borusewicz. Referendum e, zarządzane w, w takich sprawach pokazuje drogę, trend, oczekiwania, e, któ, w, którym, w, w którym powinien zmierzać ustawodawca. I, e, też uważam, że nie powinno się zamykać drogi ustawodawcy w przygotowaniu kształtu danych rozwiązań prawnych. My oczywiście będziemy prezentować odpowiedzi na pytania przez, skierowane przez pana marszałka Borusewicza. Natomiast ja to zawsze mówię, bo w tym momencie oczywiście argument pada finansowy. Bardzo chętnie podnoszony przez przedstawicieli większości Parlamentarnej. Natomiast... Y ja nie chcę, żeby słowo nie da się, nie można, e, nie da rady. One na stałe zagościły w, po, w polskiej polityce. Jeżeli pod wnioskami podpisało, no zostało, dobrze, bądźmy precyzyjni, zostało złożonych 6 milionów podpisów, to należy się, należy się szacunek tym ludziom i to właśnie oni pokazują, w jakim kierunku powinny iść zmiany. Rozumiem, że marszałek Borusewicz, prosząc o to uszczegółowienie czy uzasadnienie, kieruje się regulaminem Senatu. I w tym regulaminie rzeczywiście jest artykuł mówiący o tym, że marszałek Senatu może zwrócić się do prezydenta, o przedstawienie uzasadnienia do projektu postanowienia o zarządzeniu referendum, i w tym uzasadnieniu może się między innymi znaleźć przedstawienie oczekiwanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych. Oczekiwanych. Oczekiwanych. I rozumiem, Oczekiwanych. że to zostało w Kancelarii Prezydenta policzone, przekalkulowane. Kancelaria Prezydenta złożyła wniosek. Kancelaria Prezydenta będzie prezentowała uzasadnienie do tego wniosku. Tak jak to robiła Kancelaria Prezydenta Komorowskiego. Ale Kancelaria Prezydenta przeliczyła, ile kosztowałoby przeprowadzenie tego zawrotu reformy emerytalnej. A dlaczego pan mówi o zawrocie, panie redaktorze, reformy emerytalnej? A co to ma być takiego? To ma być obniżenie wieku emerytalnego. To, o, czym postul o, to, o co postulował e, wnioskodawca e, referendum, odrzuconego niestety przez Sejm, e, to jest to, o czym również i państwo publikują. Pan, mówi pani o wniosku Solidarności, tym obywatelskim wniosku Oczywiście, po, Solidarności. Oczywiście, pod którym podpisało, podpisało się prawie 2 miliony Polaków. To, czy to jest mało? W tym wniosku, który został odrzucony przez Sejm, pod którym podpisało się 1,4 milion czte, milion e, tysięcy osób, e, pytanie e, proponowane brzmiało, czy jest pan, pani, za utrzymaniem dotychczasowego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? E, w, we wniosku referendalnym pana prezydenta Dudy pytanie o emerytury brzmi inaczej. Czy jest pan, pani za e, obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy? I to jest i to, i to jest osiągnięty konsensus z wnioskodawcą, tak jak zapewne pana pamięta. Pan Prezydent Andrzej Duda spotkał się z wnioskodawcami inicjatyw referendalnych. Spotkanie miało miejsce w Pałacu Prezydenckim, gdzie właśnie Pan Prezydent rozmawiał na temat postulatów wnioskodawców o rozszerzenie pytań referendalnych, bo przypomnijmy taki pierwszy postulat był taki, żeby rozszerzyć pytania referendalne referendum 6 września, ale wtedy się toczył spór i prawny, i polityczny, że nie można, że się nie da i tak dalej. Więc dlatego pan prezydent wyszedł z inicjatywą, żeby to odbyło się, to referendum 25 października. I na tym spotkaniu wnioskodawcy pytań, którzy są niejako właścicielami, depoza, depozytariuszami e, tych pytań, również uszczegółowili swoje wnioski, uszczegółowili swoje pytania. Czy ta zmiana pytania oznacza także zmianę w kierunku myślenia pana prezydenta, jeśli chodzi o przyszłość systemu emerytalnego? No bo pamiętamy, że w kampanii wyborczej y, mówił o powrocie do poprzedniego systemu, jeśli chodzi o wiek Ale emerytalny. Ale pamiętamy również, panie redaktorze, że w kampanii wyborczej pan prezydent Andrzej Duda podpisał porozumienie z Solidarnością, umowę, y, nazwijmy to zawal, umowę społeczną, gdzie właśnie mówi o tym, żeby obniżyć wiek emerytalny, bo to, co zostało zrobione, to jest naprawdę. Bardzo złym rozwiązaniem, i, nad, i to wystarczy po prostu wyjść i porozmawiać z ludźmi. Ale czym innym jest obniżenie wieku, a czym innym jest obniżenie wieku i powiązanie go ze stażem pracy? To są dwa różne rozwiązania. To, są, to jest y, propozycja, na którą y, w referendum, mam nadzieję, odpowiedzą Polacy, czy są zainteresowani y, takim rozwiązaniem, o którym mówił przewodniczący Solidarności. Natomiast to referendum, mam nadzieję, będzie takim testem, testem dla rządzących. Bo w tym momencie mamy taką sytuację, że 6 milionów podpisów zostało wyrzuconych do kosza. Czy aktualne jest to, co zapowiadał pan prezydent w kampanii wyborczej? Na przykład tak, pan na konwencji wyborczej? Mówiąc... To jest aktualne, że pan prezydent złoży dwa projekty ustaw, o których mówił w kampanii wyborczej. I ten projekt dotyczący dwa emerytur projekty, będzie? projekty, do... które są w tym momencie w opracowaniu, już w konsultacjach prawnych, bo one są gotowe. I mam nadzieję, że te projekty zostaną. Bardzo szybko złożone jeszcze w tej kadencji parlamentu, tak żeby parlament się mógł nad nimi pochylić. To będzie wiek to będzie propozycja projektu ustawy obniżającej wiek emerytalny, i to będzie druga propozycja, podwyższenie kwoty wolnej od podatku. A bo propozycja tych, obniżająca wiek emerytalny będzie o propozycją... Bo o tych dwóch propozycjach proszę pan prezydent, czy znaczy powiem tak, panie dedaktorze, bo pan y, forsuje swoją tezę, natomiast ja też, y, panie dedaktorze, chciałabym. W tym, co mówię, być precyzyjna. Dlatego, jeżeli Pan pozwoli, te pytania, które są zaproponowane w referendum, zostały ustalone z przewodniczącym Solidarności jako tym depozytariuszem tych pytań, tych podpisów osób, które się pod tym podpisały. Natomiast projekt ustawy, który Pan prezydent skieruje do Sejmu, mimo, że tak jak Pan pewnie zauważy, że wiele osób mówiło, znanych osób, że nie złoży, że nie będzie, one będą. One oczywiście będą. Ja, nie, I to... nie, nie, nie o tym w ogóle jest, ch chcę jest, rozmawiać, jest, czy znaczy, będą, czy nie będą. Zakładam, jest... że będą, jeśli jest taka zapowiedź. Natomiast interesuje mnie to, czy zapowiedź z lutego, na przykład z konwencji wyborczej pana Andrzeja Dudy, kiedy mówił, jeżeli zostanę prezydentem, jeśli Polacy mnie wybiorą, jednym z pierwszych projektów, jaki wniosę do Sejmu, I będzie. będzie ustawa... Przy... I Proszę będzie. Pozwolić, że dokończę. Będzie. będzie ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny. Czy to będzie taka ustawa, która przywróci wiek 60-65, czy też będzie to ustawa, która przywróci poprzedni wiek, ale powiąże go z zestawem? Panie, Panie detektorze, więc ja u, mam takie wrażenie, że my rozmawiamy i nie rozumiemy siebie nawzajem. To to Możemy się zrozumieć. No więc jeszcze raz, pytania referendalne, które są przedstawione zostały uzgodnione z wnioskodawcami tych pytań. I tutaj w tym, mam, w tym momencie mówimy o panu przewodniczącym Solidarności, panu Piotrze Dudzie. Natomiast projekty, projekty ustaw obniżających wiek emerytalny. Jest w konsultacjach prawnych i niedługo z tym projektem do państwa wyjdziemy. I ten projekt, który jest w konsultacjach prawnych, zakłada powiązanie projektem. Czy pozwoli, czy pozwoli Pan, że na to pytanie odpowiem, kiedy ten projekt będzie już gotowy, zaakceptowany i złożony do Sejmu. Wtedy po prostu Państwo się przekonają, a ja bym bardzo prosiła, żeby na tym etapie nie szafować różnymi rodzaju stwierdzeniami, bo ten projekt oczywiście do Sejmu wpłynie. Nie wiem, jakim szafuje stwierdzenie. No bo pan cały czas Pan cały czas idzie. Pewnego rodzaju uknutą tezą, a Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda, spełni swoje obietnice tak, jak to obiecał i tak, jak to podpisał się w umowie społecznej, w umowie programowej. Dziennik Gazeta Prawna dziś na pierwszej stronie pisze o problemach, jakie może wywołać e, powrót do siedmiolatków jako tego pierwszego rocznika wchodzącego do szkoły. E, pusty rocznik na przykład jako pierwszy problem do szkół w 2016 roku trafi 70-100 tysięcy dzieci, czyli dużo mniej niż do tej pory trafiało. No i ten rocznik będzie jako taki hybrydowy e, później kroczył przez cały system aż do studiów. To jest problem, o którym trzeba rozmawiać przed referendum. E, państwo elbanoscy od wielu lat próbowali to zmawiać. E, państwo elbanoscy, jako przedstawiciele Stowarzyszenia Rzeczników Praw Rodziców, e, od wielu lat składali różnego rodzaju inicjatywy, inicjatywy obywatelskie, pod którymi podpisało się e, wielu Polaków. Po to, żeby zadbać o prawo rodziców do decydowania o swoich dzieciach. W tym momencie nastąpiło coś takiego, że większość Sejmowa była głucha na ich postulaty, była głucha na rzeczowe argumenty, była głucha na to, że, na, na, na to hasło, na ten postulat, żeby rodzice decydowali. W tym momencie, kiedy, rozmawia, kiedy ja rozmawiałam nawet z różnymi osobami, które znają się na sprawach związanych z rozwojem dziecka, na, rozmawiałam z osobami, które y, są osobami kompetentnymi, jeżeli chodzi o fakt wysyłania dzieci o, do szkoły o rok wcześniej. Wszyscy mówili, że to rodzic powinien, wie, powinien decydować, bo to rodzic wie, na jakim etapie rozwoju emocjonalnego. Intelektualnego, fizycznego jest jego dziecko. I w tym momencie, jeżeli mówimy o sześciolatkach czy o siedmiolatkach, to to rodzic powinien decydować, i nikt nie mówi, że jeżeli by był obowiązek szkolny od wieku siedmiu lat, co oczywiście doskonale my pamiętamy z naszych, z naszych szkolnych lat, panie redaktorze, kiedy przecież my chodziliśmy, do, zaczęliśmy edukację szkolną w wieku siedmiu lat, że rodzice mieli prawo, Wysłać swoje dziecko do szkoły rok wcześniej i z tego prawa korzystali. Dlaczego teraz odebrano im prawo decydowania, żeby dziecko poszło do szkoły wtedy, kiedy oni uważają to za stosowne? Minister Małgorzata Sadurska z Kancelarii Prezydenta. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia.